Jak się podobały Pani dzisiejsze występy? No jestem ogólnie pod wrażeniem. W ogóle wszystkie solistki i soliści wystąpili bardzo ładnie. Po prostu jestem co roku na takiej imprezie, jak również koncert finałowy, który śpiewał Tadeusz Seybert i Karolina Sumowska. Bardzo mi się podobał. Nikola Bogusławska. Zwycięzką czy coś takiego. Teraz może nie, ale Malbork mi jest znany. Jak Ci się podoba? Podoba. Wiele ciekawych miejsc. Czy swoją przyszłość wiążesz z muzyką? Na pewno w jakiś sposób muzyka zostanie w moim życiu, bo nie mogę z tego zrezygnować, bym nawet nie poprawiła. No to jest taki mój priorytet życiowy i jest to dla mnie bardzo ważne. Nazywam się Milena Wiśniewska. Który raz bierzesz udział? W konkursie? W konkursie biorę udział po raz drugi. Byłam w roku 2009 i teraz postanowiłam zgłosić się po raz kolejny. Jakie to uczucie zdobyć pierwsze miejsce? O, to jest niesamowite uczucie. Jest tyle emocji we mnie, że aż trudno to opisać, ponieważ zostałam nagrodzona i doceniona wśród tak wielu uzdolnionych młodych ludzi, więc to jest naprawdę niesamowita, przeogromna radość. Mileno, powiedz mi, czy ty swoją przyszłość wiążesz z muzyką? Swoją przyszłość na pewno wiążę z muzyką. Nie wiem, czy koniecznie ze śpiewaniem, ale gram też na organach. Interesuje mnie również historia muzyki, także nie wyobrażam sobie, aby moja przyszłość nie była związana z czymkolwiek muzycznym. Janusz Korczak. Kiedy znów będę mały. Do dorosłego czytelnika. Powiadacie, nuży nas obcowanie z dziećmi. Macie słuszność. Mówicie, bo musimy się zniżać do ich pojęć, zniżać, pochylać, naginać, kurczyć. Oj, mylicie się. Nie to nas męczy, ale że musimy się wspinać do ich uczuć. Wspinać, wyciągać, na palcach stawać, sięgać. Żeby nie urazić. Witam Państwa. Witam Państwa na koncercie galowym 6. konkursu poświęconego twórczości poetów polskich Wielcy Nieobecni. Chciałbym na początku w imieniu organizatorów podziękować. Specjalne podziękowania dla pana Arkadiusza Krzysztofa Dziwęki za pomoc w przygotowaniu scenografii. To tak na początku, żeby nie było. No i przede wszystkim witamy wszystkich zaproszonych gości, między innymi pana burmistrza miasta Malborka, pana Andrzeja Rychłowskiego. Witamy serdecznie. Widzę starostę powiatu malborskiego. Witamy. I panią dyrektor, żeby nie było wtopy zaraz.
panią Aleksandrę Kafejewską. Wiem, wiem. Drodzy Państwo, festiwal zorganizowano w ramach projektu Malborska Strażnica Słowa, przygotowanego przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji, które uzyskało na ten cel dotację ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Promocja Języka Polskiego, towarzyszącemu kampanii społeczno-edukacyjnej Ojczysty Dodaj do Ulubionych. Wydaje mi się, że to szczytny cel. Wczoraj, jak Państwo wiedzą, odbył się konkurs. Tutaj, w tym miejscu spotkaliśmy się razem z komisją, organizatorami i młodymi ludźmi na konkursie. Wczoraj w konkursie Wielcy Nieobecni były dwie kategorie poezji i śpiewania. Organizowany przez nas konkurs poświęcony jest pamięci znakomitych poetów i twórców, którzy po swojej śmierci pozostawili trwały ślad dla przyszłych pokoleń młodych ludzi, krzewiąc piękno i kulturę własnego kraju. W tym roku konkurs odbywa się w 94. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W konkursie należało zaprezentować dwa utwory. Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które brały udział, tak, można powiedzieć brawo dla tych szkół, biorących udział w tegorocznym konkursie, Wielcy Nieobecni, oceniało jury w składzie. Przewodniczący Artur Barciś, aktor teatralny, filmowy, reżyser, doskonale Państwo pewnie pana Artura kojarzą z różnych produkcji telewizyjnych, filmowych, a na co dzień gra w Teatrze Ateneum w Warszawie. Niestety pan Artur już jest dzisiaj w Warszawie, ponieważ jutro zaczyna próby, ale jestem pewien, że jest sercem razem z nami, więc gorące brawa dla pana Artura. Kolejną osobą naszej komisji była Karolina Sumowska, absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Współpracująca z Telewizją Polską wokalistka w Kurku Marty Steczkowskiej, wieloletnia uczestniczka zajęć prowadzonych przez panią Marię Seibert w zespole wokalnym Balwin. Dodam, że Karolina pochodzi z Malborka. Kolejną kobietą w naszej komisji była pani Wioletta Jankowiak, animator kultury. Brawa na pewno. Męską część komisji dopełniłem ja w swojej skromnej osobie, czyli Grzegorz Macanowski, aktor teatralny i filmowy. Brawa za chwilę. Na swoim koncie ponad 30 ról filmowych i teatralnych, laureat festiwali teatralnych w Polsce i za granicą. Od kilku lat w stałej współpracy z warszawskim Teatrem pani Krystyny Jan. Pozdrawiam. Chciałbym teraz zaprosić na scenę pana burmistrza miasta, pana Andrzeja Rychłowskiego. Wicestarostę naszego miasta. Oraz panią dyrektor Aleksandrę Kapejewską. Zaraz na tej scenie pojawią się nasi młodzi bohaterowie. Drodzy Państwo, werdykt protokół konkursu Wielcy Nieobecni. Laureat z gimnazjum Martyna Jażdżewska za utwór Łatwo Pan. Zapraszamy. Przez chwilkę zostaniesz sama tutaj tylko z nami, mam nadzieję, że sobie jakoś poradzisz. Drodzy Państwo, mam protokół, który muszę odczytać. Dnia 10 listopada 2012 roku w Karwaniu odbył się 6. ogólnopolski konkurs poświęcony twórczości poetów polskich Wielcy Nieobecni, organizowany przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji. Jury w składzie, które przed chwilą już przedstawiłem, przyznało następujące nagrody. Kategoria poezja śpiewana gimnazjum. Wyróżnienie już znamy, jeszcze raz, dla Martyny. Miejsce trzecie, Nikola Bogusławska i Michał Fabiański.
Miejsce drugie, Beata Krakowiak. I miejsce pierwsze, Milena Rachańska. Mamy za sobą jedną kategorię, przechodzimy do kolejnej. Kategoria poezja śpiewana szkoły ponadgimnazjalne. Wyróżnienie Patrycja Jewsienia. Miejsce trzecie nie ma. Miejsce drugie, mam nadzieję, że dobrze wymienię imię i nazwisko, Cecil Tychyj. I miejsce pierwsze, Milena Wiśniewska. Tym oto sposobem poznaliśmy laureatów naszego konkursu. Zejdę sobie niżej, może będzie więcej miejsca. Jeszcze raz brawa dla naszych laureatów. Ci młodzi ludzie wczoraj wykonywali utwory naprawdę czasami bardzo, bardzo trudne, ale poradzili sobie jakoś, muszę przyznać. To pierwsza część, która jest tak naprawdę częścią naszego dostaję tutaj jakieś wskazówki. Specjalna nagroda. Pan... Ach, bym zapomniał, drodzy Państwo, wczoraj przy tym oto fortepianie dla tych młodych ludzi w większości za tym fortepianem siedział sobie niepozorny tak naprawdę mężczyzna. Zaprezentuję może, jak to wygląda. Oni stali i puśpiewali. On siedział tam. I tak naprawdę bardzo często wyglądało to w taki sposób, że ja patrzyłem na niego, a nie na tą osobę, która tutaj stała. Zapraszamy pana bardzo serdecznie i dziękujemy. Specjalna nagroda dla pana Marcina Wiśniewskiego. Gratuluję. Także, drodzy Państwo, za moimi plecami widzicie bohaterów wczorajszego dnia i dzisiejszego wieczoru konkursu Wielcy Nieobecni. Jeszcze raz wam gratuluję i dziękuję za przybycie. Na chwilę oddam głos władzom naszego miasta. To jest dosłownie na chwilę, Szanowni Państwo. Ja chciałbym wszystkim laureatom i wszystkim startującym w tym konkursie złożyć najserdeczniejsze życzenia. Bardzo się cieszymy, że on się odbywa w Olborku i cieszy się taką popularnością i mamy takie wybitne młode osoby. A przy okazji, bo tematycznie jest to związane z dzisiejszym dniem, chciałbym złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji tak ważnego dla nas dnia, Dnia Niepodległości. Bądźmy dzisiaj wszyscy razem. Dziękuję bardzo. Nasi bohaterowie schodzą ze sceny wraz z władzami naszego miasta. Bardzo dziękujemy. Tym oto sposobem już wiemy, kto wygrał. A teraz zaproszę Państwa do naszego recitalu. Wystąpią teraz laureaci naszego konkursu. Jako pierwsza zaprezentuje się Martyna Jaszczewska z utworem Łatwopalnie. Martyno, zapraszamy Cię na scenę.
że można inaczej żyć. Oszukać, odbić czas. Wiem, jak zimno potrafi być, gdy wszystko jest ze szkła. Zapraszam teraz na scenę laureata wyróżnienia konkursu Wielcy Nieobecni w kategorii Szkoły Ponadgimnazjalne, Patrycja Jewsienia. Dobranoc, panowie. Szarpać nerwowo kołnierzyk. Już noc, już noc.
noc, już noc. Helikopter swój wstaw do garażu, zdrowej ręki już dziś nie bandażu. Już noc, już noc, już noc. Zacznie od jutra, a na razie odpłyńmy na jutra. W tę noc, w tę noc, w tę noc. Jutro znowu się tobą zachwycę, widzisz we mnie kochankę i chcę. A dziś jest noc. Panowie, tak sobie siedzę tutaj, słucham tych młodych wykonawców i w międzyczasie czytam sobie Korczaka. Coś ciekawego znalazłem, przeczytam wam. Wydaje mi się, że to dotyczy większości mężczyzn. Nic nie mówię nikomu, że byłem dorosły. Udaję, że zawsze byłem chłopcem i czekam, co z tego będzie. Tak mi dziwnie i śmiesznie. Patrzę i czekam. Ładne. No dobrze, wróćmy do naszych wykonawców. O, zapraszam teraz jednego mężczyznę, można powiedzieć, na scenę. Michał Fabiański. Szczerze mówiąc, kiedy zobaczyłem wczoraj pierwszy raz Michała na scenie, to moje i Artura Barciścia pierwsze skojarzenie było takie... Kurczę, to jest taki miętus z Ferdydurkę Gombrowicza. No zobaczcie, naprawdę. Brawo, dla Michała Fabiańskiego. Wszyscy wiedzą, że jesteś jedną z tych najmniejszych i na medal. Ale kto by zgadł, kto by nawet wpadł na mych uczuć tajny szczar. Nikt na świecie nie wie, że się kocham bebie. Nikt na świecie nie wie nic. Tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu na dnie. Tylko ja mój sekret znam. Ale właśnie dziś
przyszło mi na myśl, że ktoś chce mnie zdemaskować. Ciekawe, kto to jest? Bo już skoro świt, już cię ogram jak płyt. Tej piosenki tajny rytm. Nikt na świecie nie wie, że się kocham pewnie. Nikt na świecie nie wie nic. O, tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu na mnie. Tylko ja mój serce znam. Ja się kocham pewnie, myślę, że nikt nie wie. Myślę, że nikt nie wie. Dziękujemy Michałowi. Mam nadzieję, że nie jedna lewa za tobą będzie fruwać jeszcze. No dobrze. Drodzy Państwo, zapraszam kolejną uczestniczkę, Nikolę Bogusławską. Nikola Bogusławska wykona utwór pod tytułem Droga za widnokres. No i witam akompaniatora oczywiście. Ja myślę, zasłużonego. Zobaczycie, o czym mówiłem z nim, że on sobie tutaj siedzi, oni tutaj śpiewają. Niby nic, niepozorna mała postać, a jednak tam małe czarne wariuje.
śniegowej zawei. W moim lesie świt cały ze szronu. W moim lesie jednak zima. Gorące brawa i podziękowania. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy i przechodzimy dalej. Beata Krakowiak. Beata Krakowiak zaprezentuje nam utwór pod tytułem Jaskółka. To jest wyzwanie. Nie wiem, czy Państwo byli, nie pamiętam dokładnie, tylko było rok czy dwa lata temu, kiedy był Stan Borys tutaj w Karwanie i wykonywał ten utwór. Ja nie byłem na tym koncercie, ale mam ścieżkę dźwiękową. Naprawdę robi wrażenie. Chyba wiecie, o co chodzi. Siostra burzy, żałoba.
Drodzy Państwo, potrzebuję. Wydaje mi się, że każdy artysta, aktor, piosenkarz, wokalista, muzyk, bądź jak bądź, każdy potrzebuje czasami pomocy na scenie i w tym wypadku też jej będę potrzebował. SOS to jest tytuł utworu, no i ja potrzebuję SOS, ponieważ muszę wymówić imię i nazwisko, którego naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak się czyta. Mam nadzieję, że nie zostanę pobity za chwilę. Cecil Tychy. Zapraszamy Cię na scenę. No i jeżeli to jesteś Ty, to jestem w dużym szoku. Facet Matalowicza. Nie, jest i ona, jest bohaterka. Zapraszam. SOS. Dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy.
Wydaje mi się, że jeszcze nie raz z tym panem spotkamy się na scenie. A teraz zapraszam Milenę Rachańską. Milena Rachańska, laureatka pierwszego miejsca w konkursie Wielcy Nieobecni. Zapraszamy. Gorące brawa dla
Wilhelmy Rachańskiej za ten jakże uroczy utwór. Drodzy Państwo, tak myślę sobie, bo wielce nieobecni, bo sobie na tej scenie stoimy, śpiewamy, siedzimy, różne tak naprawdę czynności i rzeczy robimy, ale czasami warto się zatrzymać i przypomnieć sobie o tych wielkich i nieobecnych, bo tak naprawdę często słuchamy jakichś utworów, oglądamy spektakle teatralne i nie mamy zielonego pojęcia, kto tak naprawdę za tym stoi, kto tak naprawdę to napisał. Proponuję czasami spojrzeć do książek. A propos nieobecnych, przypomniała mi się taka historia, korzystając z chwili tutaj przerwy technicznej. Miałem takiego przyjaciela w teatrze, Rut. To pokolenie aktorów typu Gustaw Holoubek. Miałem okazję z tym człowiekiem grać. Niestety już nie żyje, dlatego mówię nieobecny. Aczkolwiek w mojej pamięci i sercu zawsze będzie obecny, bo gdzieś taki mój mentor, można powiedzieć. Pan Stanisław nigdy się nie odzywał niepotrzebnie. On zawsze był gdzieś na boku, ale na scenie był prawdziwym, ja to nazywam Titanikiem. Jechaliśmy gdzieś busem po Polsce ze spektaklem. Godzina druga nad ranem chyba była. Kompletna cisza, wszyscy śpią. Jesteśmy w szczerym polu w Polsce. Nic nie widać z lewej, nic nie widać z prawej. Zero samochodów i nagle takim basowym, bas profundo głosem odzywa się pan Stanisław. Wyśmienite miejsce na znakomity hotel. I tymi słowami właśnie go zapamiętam między innymi. Dobrze, tyle z takich moich. Drodzy Państwo, teraz na scenę chciałbym zaprosić Milenę Wiśniewską. Milena Wiśniewska, która zdobyła pierwsze miejsce w naszym konkursie w kategorii szkoły ponadgimnazjalne. Zapraszam Milenę Wiśniewską. W utworze Jeżeli miłość jest. Mamy problem techniczny. Ale spokojnie, za chwilkę wszystko będzie działać. Brawo! Na naszą słabość i biedę nie mogę serc i dusz, na to, że nas nie zabiorą do lepszych gór i mórz, na czarnych myśli tłok, oczy pełne. Się
Gorące brawa. Gorące brawa dla Mileny Wiśniewskiej. Jeżeli miłość jest. Drodzy Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o bohaterów, laureatów naszego konkursu Wielcy Nieobecni. Serdecznie Wam dziękujemy. Wstańcie proszę, żebyśmy Was zobaczyli jeszcze na chwilę. Wstańcie, laureaci. Wszyscy, którzy brali udział w naszym konkursie. Widźcie przed scenę i pokażcie się nam jeszcze raz. Chodźcie przed scenę tutaj. To jest tak zwana chwila dla fotoreporterów. Można czekać fotki jedna po drugiej. To są laureaci konkursu Wielcy Nieobecni. Piękny ukłon ma ukłon w stronę widowni. Może jakieś pisy macie przygotowane, nie wiem. Brawo, byli bardzo odważni i bardzo, i są bardzo zdolni. Dziękuję Wam bardzo, dziękujemy w imieniu organizatorów. Wróćcie na swoje miejsca i za chwilkę zaczniemy drugą część tego wieczoru. Wystąpią przed nami Karolina Szumowska-Hocyk i Tadeusz Sejbet. Oboje na pewno Państwo wiedzą, że pochodzą z Malborka. Karolina Szumowska-Hocyk, mam taką krótką notatkę. Absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Współpracująca z Telewizją Polską, wokalistka w chórku Magdaleny Steczkowskiej. Kolejnym bohaterem będzie Tadeusz Sejbet. Student drugiego roku Wydziału Akademii. A drugi rok już. To jest. Wydziału Jazzu i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, bo niektórzy studiują 10 lat. Prawda? Są tacy. Ale Tadek rok po roku idzie. Zachęciłem się. Wokalista, student drugiego roku Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, laureat wielu festiwali krajowych i zagranicznych, wokalista łódzkiego zespołu Trabanda, który gościł w Malborku, z którym jest w trakcie nagrywania płyty. Obydwoje są, czyli Karolina i Tadeusz, wieloletnimi uczestnikami zajęć prowadzonych przez Marię Sejbet w zespole wokalnym Balbiny oraz Aira. Kolejną trzecią osobą, i to nie będzie ten pan, który na pianinie grał cały czas tutaj, będzie inny akompaniator, świetny muzyk, również student, Adam Lemańczyk, pianista, student drugiego roku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na Wydziale Jazzu. Serdecznie Państwa zapraszam na ten koncert. A ja zabieram Korsaka i idę dalej czytać. Dziękuję Państwu bardzo, Grzegorz Pacanowski. Nawet sama ty w
tańcząc lech wokół szarych lustra dni, rozbłysła twój zły śmiech, przerwany w pół, czuły gest. W pamięci składam wciąż pasję samych serc. Naprawdę, jaki jesteś, nie wiem nic, to prawda mnie potrzebna w całym mi. Gdy mnie po drodze będzie razem iść, uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę snu. W Malborku mamy tak na wstępie taką prośbę, czy możemy siebie w odsłuchu tak, prosić. Słyszeć. Nie słyszymy. Zaśpiewamy dzisiaj utwory wielkich nieobecnych. Tych, co wykonywali te utwory, jak również tych, co je napisali. I tak jak przed chwilą powiedział Grzegorz, o których często się zapomina. Są oni też naszą inspiracją i dlatego właśnie wybraliśmy takie piosenki. Pierwszy utwór, który zaprezentowaliśmy, jak Państwo słyszeli, był to utwór Jej Portret z repertuaru Bogusława Meca, który w przeciągu ostatniego roku niestety od nas odszedł, ale nie zapominając, tekst napisał Jonasz Kofta, tak więc również wielki nieobecny. A następny utwór, który zaśpiewamy, nosi tytuł Ktoś między nami. I autorem tego utworu jest Jarosław Kukulski, którego miałam okazję kiedyś poznać na festiwalu imienia Anny Jantar. I muszę Państwu powiedzieć, że on był bardzo smutny.
Myślę, że nigdy już po śmierci Anny Jantar nigdy tak naprawdę do końca się nie uśmiechał. Takie odniosłam wrażenie. Ten utwór śpiewała jego żona i pan Hołdys, ktoś między nami.
Trudne te teksty prawie przyznasz. Trudne, bardzo trudne. Tym bardziej, kiedy są o miłości. A następny utwór mi bardzo bliski, bo jest to utwór z repertuaru Andrzeja Załuchy, który jest dla mnie naprawdę bardzo wielkim autorytetem. Tym bardziej, że ostatnio miałem przyjemność i zaszczyt odebrać nagrodę na festiwalu imienia pamięci Andrzeja Załuchy. I teraz spróbujemy utwór, który myślę jest jednym z największych jego przebojów. Byłaś serca bicie. Pisała Maria Sadowska. Utwór jest o miłości. Niby trudno śpiewa się o miłości, niektórzy mówią, że prosto. Miłość czasami jest trudna, a czasami nam się wydaje, że po prostu jej nie ma. Przed siebie ruszę i będę
światła do światła, pokolorowana neonami miasta, bo kiedy nie ma miłości, co dalej, co dalej, tak mało mi zostaje. Kiedyś z Adasiem zrobiliśmy go w troszkę innej aranżacji. Utwór jest napisany przez Jonasza Kofta, tekst Jonasz Kofta, muzyka Juliusz Lorenz. Myślę, że wszyscy powinniśmy rozkwitać przez całe życie jak ten kwiat jednej nocy. Raz, tylko raz biały kwiat. Przez jedną noc pachnie tak. Ach, przez taką noc królowa jest. Ogląda świat,
końca jeszcze za chwilę. Taka mała niespodzianka. A teraz utwór w porównaniu do tych wszystkich wcześniej, mimo wszystko bardzo młody, ponieważ jest z repertuaru Miętka Szcześniaka. Ale tak jak mówię, bardzo często zdarza się, że zapominamy o autorach na przykład tekstu. Autorem właśnie tej piosenki jest Jacek Skubikowski, który niestety odszedł kilka lat temu, bodajże 3 lata temu. Mam nadzieję, że ci, którzy jeszcze nie doświadczyli miłości, bądź czekają na nią, mamy nadzieję, że jeszcze zaczekają. Zaczekam. Ten utwór chcielibyśmy zadedykować komuś, od kogo tak naprawdę to wszystko się zaczęło. U mnie trochę więcej lat będzie, u ciebie trochę mniej. No, niestety. Tak. Myślę, że... Też by się popłacił. Dzięki. Myślę, że czasami słowa nic nie znaczą i po prostu dziękujemy Pani Majko. Ładnie Pani dzieci wyrosły, co? Cześć!
Adam Lemańczyk. Tadeusz Sejmert. Karolina Smowska. Chodzik. Gorące brawa. To co, przyszedł czas na wielki finał. Tak, na wielki finał. Grande finale, proszę Państwa. Zapraszam na naszych Mielusińskich, których dzisiaj gadowaliśmy przez cały dzień na warsztatach. Mam nadzieję, że się nie boicie i pamiętacie wszystkie głosy. I że jeszcze nie, nas lubicie przede wszystkim. A jak nie, to my tu jesteśmy, także pomożemy. To może wielkie brawa, tak, dla nich. Właśnie, wielkie brawa, bo to są, myślę, wielkie, wielkie talenty, a dzisiaj mieliśmy przyjemność pracować i uczyć piosenki Marka Grechuty Wolność. Mam nadzieję, że się z Państwu spodoba, dlatego te kartki. Także proszę bardzo, jeszcze gorące, gorące brawa, bo naprawdę jeden dzień, a super i świetnie się spisali, naprawdę.
Proszę Państwa, ogromne, jeszcze raz ogromne brawa dla tych młodych wykonawców. Myślę, że pokazaliście wielki i ogromny, ogromny talent. I miejmy nadzieję, że za rok znowu się spotkają i również będą wspominać Malbork, myślę, z dobrej strony. Podobało się? Proszę Państwa, ja oczywiście na samym końcu musiałam wystąpić, bo chciałam serdecznie podziękować przede wszystkim Państwu, że dzisiaj przyszliście do nas, że byliście z nami, że jesteście i mam nadzieję, że co roku będziecie. Wczoraj byliśmy na fantastycznym koncercie i występie naszego gościa specjalnego, czyli Artura Barcisia. Też było bardzo sympatycznie, fajnie i mam nadzieję, że słuchajcie, wy wcale nie byliście gorsi. Dzisiejszy koncert, mam nadzieję, że dla Państwa również był co najmniej tak ciekawy jak wczorajszy. Ogromna brawa. Szósty konkurs. Mieliśmy tutaj wspaniałych gości, tak jak Grzesiek powiedział, i Stana Borysa, i Lore Szafran, i mieliśmy Karolinę z Anią Szatybełko. Dzisiaj, w tym roku mieliśmy, w tamtym roku Magdę Umer, a w tym roku Artura Barcisia. Ale szczególnie ja jestem dumna, że właśnie dzisiejszy koncert poprowadzili właściwie nasi wychowankowie. Bo Grzegorz Pacanowski to wieloletni wychowanek swojej mamy, czyli Celiny Pacanowskiej. Ogromne brawa. Aktor i mam nadzieję, że będzie jeszcze wiele razy gościł, nie tylko na naszych scenach, ale też i w Polsce. Tadeusz i Karolina oraz ten bardzo specyficzny człowiek, bo zawsze schowany za fortepianem, ale towarzyszy nam cały czas we wszystkich naszych przedsięwzięciach, Adam Lenajczyk. Nasi wychowankowie, proszę Państwa, możemy być dumni, że teraz, dzisiaj mogliśmy słuchać i przeżywać akurat szczególnie w tym dniu tak piękne chwile. A ostatnia piosenka chyba była podsumowaniem całości. Byliście fantastyczni. Dziękuję za to, że chcieliście do nas przyjechać, że występowaliście. Oczywiście dziękuję wszystkim instruktorom, nauczycielom, którzy was przygotowali. Oczywiście musimy zakończyć w tym roku już kolejną edycję. Oczywiście zapraszamy już na kolejną, czyli za rok. Chciałabym serdecznie podziękować panu burmistrzowi Andrzejowi Lechowskiemu oraz panu staroście Waldemarowi Lamkowskiemu. Dziękuję serdecznie wszystkim przybyłym i do zobaczenia za rok. Ogromne brawa. A ja mam jeszcze taką prośbę. Czy mogliby jeszcze raz zaśpiewać? Chcecie? Myślę, że tak. Więc może tę piosenką zakończymy nasz koncert. Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest,
swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śmiech, którzy wolność swą zdobyli na obronę zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłości. Spokoju, szczęścia, zdrowia i wolności. Wolność to diament do oszlifowania. Właśnie maskę nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, się zgubi.